Nazywam się Listopadzki Jerzy, mieszkam w Tomisławiu z żoną Teresą i zwracam się o pomoc do wójta gminy, do prokuratury, do policji i do wszystkich innych społecznych czynników o pomoc, bo nie daję sobie rady. Jestem załamany psychicznie, nie wiem co mam robić. Już całe mieszkanie musi być przemeblowane, bo dostosowane do żony, która jest po operacji nogi i się śrubę ma włożoną. Panie redaktorze, sprzedano nas żywcem bez powiadomienia nas. Już ponad miesiąc czasu jesteśmy bez środków do życia, gdzie żona złamała nogę i wróciła ze szpitala i pielęgnuje ją tutaj osobiście w soboty i niedzielę sam, a w tygodniu pielęgniarka. Jest mi ciężko, nie daję rady w ogóle żyć psychicznie, jestem załamany. Zostałem, jak mi wiadomo, sprzedany słupowi, który skupuje ziemię. Wykorzystał ten moment, dogadali się, sprzedali mnie i zostawili mnie bez opieki, bez niczego. Policja, prokuratura, czekam, wezwanie o molestowanie zwróciłem się. Nie ma nic, drzewa na zimę nie jest pocięte, nic nie jest przygotowane. Ciągle bez przerwy przy żonie muszę być. Nic nie mogę zrobić, nic nie mogę zdziałać, żebym mógł po prostu normalnie żyć. A on szczęśliwy zabrał pieniądze, pospłacił swoje długi, a mnie zostawił z długami na gospodarce, którą ja 52 lata wyprowadzałem na równe nogi.